wszystko, tak jak mówiłam, jest ekstremalnie ważne, bo na tym etapie tworzenia profilu najłatwiej jest popełnić błąd. To jest taki błąd manualny. Potem wszystkie kolejne etapy można sobie powtarzać, można sobie testować, można eksperymentować i zmieniać to dowoli, a już w określone miejsce nie wrócimy, żeby sfotografować, czy możemy wrócić, to zależy, gdzie jesteśmy. Ale drugi raz tego samego światła już nie uzyskamy raczej i to chodzi o to, że ten profil jest do danej konkretnie sytuacji. A na nim będziemy opierać cały profil. Więc musi być dobrze zarejestrowany. W praktyce profil tworzymy w programie Adobe DNG Profile Editor. Zaczynam od tego, że otwieram plik DNG, na którym zarejestrowany jest Color Checker. Spróbuję zmusić program do tego, żeby rozróżnił, gdzie ten color checker na zdjęciu się znajduje. Wykonujemy to w zakładce chart i cały proces polega na tym, że po prostu trzeba oznaczyć narożniki color checkera. Jeżeli on jest do góry nogami, to te narożniki trzeba zaznaczyć zgodnie z ich kolorami, czyli odwrócić ich pozycję. Warto doprecyzować ich pozycję tych skrajnych narożnych kropek na tych kwadracikach. No bo wtedy wszystkie pomiary wszystkich 24 pól będą bardziej precyzyjne. Create color table i mamy gotowy profil DCP. Tutaj widać, jakich korekt dokonał program. W miejscu profile name wprowadzam nazwę, którą potem będę widział w Lightroomie. Można też sobie wprowadzić autora profilu, takie rzeczy, aby potem ktoś, kto się natknie na ten profil, wiedział, kto jest jego autorem. I embed if used oznacza, że profil będzie dołączany do plików DNG. I teraz cały ten profil muszę sobie wyeksportować. W ten sposób powstaje plik DCP, który potem widzimy w Lightroomie. To jest rzeczywiście tworzenie profilu DCP. Ale oprócz tego ja zapisuję zawsze jeszcze DCPR, czyli plik projektu, czyli wszystkie te ustawienia, które tutaj w Adobe DNG Profile Editorze zostały wprowadzone. Jeśli kiedyś chciałbym wrócić do Profile Editora i coś zmienić, to właśnie za pomocą DCPR-a. DCP nie jest edytowalny, DCP jest tylko gotowym profilem. Z perspektywy profili i w ogóle całej wiedzy, którą już tak sobie analizujemy o spektrum światła, zaczynamy rozumieć, że tak naprawdę balans bieli jest nieskuteczny, ale to nie oznacza, że balansu bieli nie ma. Bo jeżeli pracujemy wzornikiem barwnym, to jesteśmy w stanie stworzyć profil dla określonych warunków i w tych warunkach stworzyć, tak w fotograficznym sensie, balans bieli. Polega to na tym, że dla danego światła, w którym chcemy pracować, do którego chcemy się sprofilować, tworzymy sobie profil barwny, który reaguje na spektrum tego światła, czyli tak naprawdę korygujemy ogólne ustawienia aparatu, ogólny balans bieli, tak w fotograficznym rozumieniu, a w rzeczywistości reagujemy na spektrum. I to jest odpowiedź na pytanie, czy zawsze należy wykonywać profil barwny. Profil barwny w zasadzie zawsze należy wykonywać dla światła gazowego, bo nie znamy przebiegu spektrum tego światła, bo jest podejrzane o to, że jest złym światłem, a w zasadzie z natury rzeczy jest po prostu spektrum tym niejednorodnym. Ale z drugiej strony, zawsze wtedy, kiedy chcemy poprawić balans bieli, kiedy wchodzimy w dane warunki fotografowania i widzimy, że tam jest powiedzmy 5200 czy 2800 kelwinów i wiemy, jakie to jest źródło, ale poza tym zawsze musimy tworzyć profil barwny. I z tej perspektywy dla mnie to jest taki, cała ta zabawa z profilami i pracowanie wzornikiem, to jest taki balans bieli 2.0. To jest taki właściwy sposób podchodzenia do balansowania. I ja nie rozumiem, w jaki sposób istnieje fotografia bez pojęcia spektrum, ale z balansem bieli. Czyli ta fotografia, w której jesteśmy w stanie ustawić sobie balans bieli dla jakiegoś światła o spektrum tym takim niepełnym, bo przecież to jest nieskuteczne, to nie ma prawa działać, fizycznie to jest niemożliwe i z tej perspektywy profile barwne to jest jedyny skuteczny sposób. Ale od strony programu balans bieli wciąż dalej istnieje, od strony tej software'owej, dlatego że w momencie, kiedy w danym świetle zaczynamy pracować, to abyśmy mogli jakkolwiek komunikować się my, fotografowie, z nimi programistami, którzy tworzą oprogramowanie, czy nawet z nimi aparatami cyfrowymi, musimy w jakiś sposób się komunikować. Dlatego balans bieli oprócz temperatury barwowej zawiera też tint, czyli w balansie bieli mamy skalę od żółtego do niebieskiego, ale też od fioletowego do zielonego. Czyli taki krzyż i często w sposób taki krzyżowy jest to przedstawione w formie takiego układu współrzędnych XY. Natomiast podczas tworzenia profilu barwnego jesteśmy w stanie korygować wskazania balansu bieli. No i teraz założenie jest takie, że nawet jeżeli pracujemy w świetle, które
temperatury barwowej nie ma, bo jest światłem gazowym, jesteśmy w stanie określić mniej więcej, jaki, chcę to dobrze powiedzieć, ten sumaryczny kolor tego światła i jaki on jest w odniesieniu do ewentualnie podobnego koloru, ale emitowanego przez ciało czarne, ciało doskonale czarne, przez czarną kiełbasę. Czyli próbujemy tak dopasować to światło gazowe tymi parametrami odczytów, udawać wręcz, symulować światło o dobrym spektrum, takim przewidywalnym. I w Adobe DNG Profile Editor jesteśmy w stanie korygować balans bieli. Jesteśmy w stanie po pierwsze ustawić balans bieli, czyli wybielić zdjęcie, tak normalnie, standardowo, pipetką, jak my fotografowie to robimy, ale jesteśmy też w stanie skorygować wartości wskazań balansu bieli. No bo jeżeli już wiemy, że światło białe składa się z różnych barw i ilość składowych tych barw w tym świetle białym ma wpływ na kolor światła, no to zaczynamy rozumieć, że balans bieli to jest nic innego jak ilość tych składowych odbita od czegoś białego, szarego lub prawie czarnego, od neutralnego, i tutaj robimy pomiar. No i teraz ten pomiar może być poprawny, a może być też niepoprawny. I właśnie w Adobe DNG Profile Editor jesteśmy w stanie korygować te wskazania, tak aby... Ale żeby nie mieszać, to już ten profil, który tworzyliśmy, można było go stworzyć. Po prostu wystarczyło zaznaczyć te kolory, ten profil by się stworzył i profil by był. To jest trochę dodatkowa część, którą można też zrobić za pomocą wzornika i za pomocą tego programu, i to jest świetna opcja i powinno się to robić. Dlaczego? Plus do tego wszystkiego, jeżeli mamy dwa różne aparaty, każdy to pewnie przechodził, nawet jak już dobrze wszystko ustawił, odtwarzamy zdjęcia z aparatu w Lightroomie, a tam się okazuje, że balans bieli kompletnie nie zgadza się z tym, co w aparacie ustawialiśmy. Czyli w aparacie ustawiłem 6000 Kelvinów Tint Zero, a nagle okazuje się, że Lightroom mi to przeczytał jako 5600 Tint plus 12. Kompletnie nie ma to żadnego związku i z różnych aparatów może różnie czytać. I właśnie ta możliwość korekcji wskazań balansu bieli powoduje, że nagle z jednego i z drugiego aparatu, czyli dwóch różnych producentów, otrzymujemy balans bieli o tych samych wskazaniach, o tej samej liczbie. Ale w tych samych warunkach, bo to chodzi, że jeżeli my jesteśmy na reportażu i fotografujemy, tak jak tutaj widać na przykład, przygotowania do ślubu w plenerze, tam jest światło dzienne, to jest niemożliwe, żebym ja miała inny balans bieli stojąc obok Rafała i robiąc na przykład kadr z ciaśniejszego obiektywu niż Rafał z szerokiego. To jest ten sam balans bieli, tam jest to samo światło, to wszystko powinno się zgadzać. Jeżeli się nie zgadza, to znaczy, że są złe ustawienia balansu bieli, i to właśnie to możemy korygować. Bądź różnica w aparatach, bo tak jak widzimy, tutaj są zdjęcia z różnych aparatów, ale wskazania balansu bieli na każdym z tych zdjęć są takie same. Czyli coś, co nam fotografom nie mieściło się nigdy w głowie, przynajmniej tym, którzy pracowali w Lightroomie i próbowali tam ogarniać rawę z różnych aparatów. Ale jaki to jest komfort, obrabiając zdjęcia, mówiąc brzydko, z reportażu, jest bardzo wiele czynników, które wprawiają w zakłopotanie fotografów. Bardzo ciężko jest ustawić balans bieli. Balans bieli trzeba jakoś tak widzieć. No, można ustawić pipetką, ale to też nie jest wiarygodne, więc trzeba mieć do tego trochę czuja. Wpływa na to warunki, w jakich te zdjęcia obrabiamy, wpływa na to nasze oko, wpływa na to monitor, wpływa na to bardzo wiele rzeczy, więc jeżeli jeszcze do tego wpływa nam to, że idą nam zdjęcia po kolei i jedno zdjęcie ma balans bieli, inny od drugiego, które powinno mieć takie samo, to jest już po prostu kompletne zamieszanie, więc to przynajmniej wprowadza taki nam spokój, że jeżeli jedno zdjęcie w danych warunkach ma określony balans bieli, to kolejne zdjęcie, oczywiście mówię o dobrym świetle, kolejne zdjęcie też powinno mieć taki sam balans bieli. I trochę wprowadza to porządku. Tu ciekawostka jest jeszcze taka, że jak są różne matryce w różnych aparatach, one różnie reagują na światło i jedna jest po prostu czuła na przykład dłuższe fale, druga jest czuła na krótsze i każda będzie troszeczkę inaczej pobierała ten kolor. One są zwykle czułe w bardzo taki niejednolity sposób, dlatego nie dość, że one się różnią, to potem jeszcze różnią się tymi wskazaniami albo różnią się tymi wartościami i nagle obie te matryce mogą widzieć, odbierać to samo światło, ale kompletnie inaczej je rozumieć, bo patrzą się na to samo, tak jak my ludzie też tak mamy. Patrzymy na jakiś niebieski kolor i nikt nie wie, jaki to jest niebieski. To jest początek filmu Władca Barw, tam było to fajnie pokazane, że są różne czerwone, ale każdy się tylko nauczył, jak taki kolor nazywać, tak samo jest z matrycami. Ale żeby było łatwiej w ogóle pracować na dużych ilościach zdjęć z różnych aparatów, my wprowadziliśmy sobie taki mechanizm, który całkowicie pozbawił nas potrzeby
photoshopowania zdjęć. I to mówię z pełnym przekonaniem, że ja nie siedzę, nie gumkuję myszką, nie macham po monitorze, nie próbuję poprawiać zdjęć ręcznie. Mi nie zajmuje to w ogóle nic czasu. I jeżeli ktoś uważa, że jak ja mówię, nie obrabiam zdjęcia, a on uważa, że moje zdjęcia są nieobrobione, to jest błąd. Moje zdjęcia są obrobione, są skorygowane w jakiś sposób. Każde zdjęcia są, no bo przecież nie pokazuję moim klientom voltów, więc w jakiś sposób te zdjęcia muszą być przetworzone. Ale moje zdjęcia po pierwsze są przetworzone tak, jak ja bym chciał, a po drugie ja nie włożyłem pracy w ich przetwarzanie. Znaczy, one włożyłem. Są obrobione, ale ty ich nie obrabiasz. Dokładnie tak. I ja mówię, że ja nie obrabiam zdjęć, dlatego że ja nie lubię siedzieć przed komputerem i poświęcać na to czasu. I wymyśliliśmy sobie taką metodę synchronizacji profili.